Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Waszych powtórek. Zaczynamy powtórki po dłuższej przerwie. Troszeczkę ich mi się znowu nagromadziło i zaczynamy je właśnie nagrywać. Pierwsze w obroty pójdą polskie powtórki z polskich turniejów, polskich graczy. Accidental z Magic Poland. Zobaczmy jego profil. Magic Poland, 1529 wygranych. Na turniejach też troszeczkę już powygrywanych kart. Deck, tak jak tutaj widzicie, opiera prawdopodobnie na mini PC z sprytami i minerze. Broni się właśnie, też może mini pekom się bronić, fajnie sprytami, ale głównym obrońcą na pewno będzie Inferno i to przeciwko na pewno dużym działom. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w walce. A jego powtórki są z turnieju, mamy dwóch graczy polskich, Volus z Husarii Polskiej oraz Bank z Valhalla.pl. Chociaż Bank już nie jest z Valhalla, z tego co pamiętam jest już, tak, Six.pl. Właśnie na ostatnim turnieju moim widziałem, że on już był w innym klanie. No dobra, ale nie przedłużajmy, lećmy szybko, bo troszeczkę tych powtórek się nazbierało. Trzeba to wszystko ponagrywać. I zaczynamy. Pierwsza powtórka, Accidental kontra Volu. Z tego co wiem, Volu grał zawsze z Parkim, ale widzę, że ostatnio zmienił deck i tutaj też właśnie w tej powtórce już będzie inny deck. Będzie deck z Golemem. No ale zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądało. Tutaj Miner już poszedł obijać pompę. I tutaj atak mini P.K.A., Gobliny i Fire Spryty. I troszeczkę się udało przeżyć. Tak, mini P.K.A. się przedarła ładnie do wieży i zobaczcie, jak ją już ładnie obija. Czy uda się jeszcze raz? Niestety nie, już zostało 314 HP, więc już bardzo dobre otwarcie pojedynku Accidentala. Zobaczymy, jak dalej będzie sobie Volu radził. Volu nie jest jakim byle jakim graczem, dosyć dużo pucharków nabija. Nie wiem, jak teraz będzie, bo zmienił deck z tego co widziałem, ale z Parkim jak grał, to nawet 4000 pucharków przekroczył. No ale tu już widzimy, idzie Golem, o, idą trzy muszkieterki, ale jest trucizna w obronie, te muszkieterki troszeczkę bije. Jest też Inferno, które rozbije zaraz właśnie te Golemy, tutaj już muszkieterki zniknęły. Zobaczcie, wieża, w Volu jedna padła. Miner robił, tutaj te golemiątka się fajnie rozbiły na dwie wieże i nie ma problemu, padły. Więc Volu musi od nowa. I tu będzie znowu Miner, tak, gobliny idą. Miner odwraca uwagę od wieży, nie, tym razem gobliny powołały trochę odwrócić uwagę. Miner ma więcej czasu na tą kolektor. No nie do końca, zabrakło trochę, ale już kolektor padł. I znowu Volu musi próbować coś organizować. Accidental jak na razie ładnie to wszystko zorganizował. Tam mini P.K.A. na początku była ładnym otwarciem. Tutaj znowu mini P.K.A. Spergobliny próbują, spergobliny rozbijają. To mini P.K.A. dojdzie do wieży. Zada jeden cios. Jeden cios poszedł na wieżę. No ale tutaj z prawej strony mamy Golema i Barbarzyńców. Chociaż szkoda, że ci Barbarzyńcy nie poszli z tyłu. Wzięliby na siebie Golem by wziął na siebie ostrzał, ale tutaj ładnie obronie ten spam został rozbity. Inferno już kończy tego Golema. Zobaczcie, znowu ładnie golemiątka zostały podzielone na obie wieże i zostały zniszczone. Ale tu już idą trzy muszkieterki, które są zatrzymywane Ice Sprytem. Wieża trochę obija. Miner dochodzi i wykańcza z pomocą wieży. I tu Volu na razie nie ma nic za dużo do powiedzenia. I jest znowu Miner. Mini P.K.A. i zrobienie standardowe zagranie Accidentala. Właśnie w ten sposób, co pokazywał się tylko Miner, Goblin mini P.K.A. standardowa zagrywka tego deku. No ale tutaj już Volu nic nie zrobi, 5 sekund do końca. No i się skończyło. Accidental wygrywa. Volu nie wiem, jak długo gra tym deckiem, ale prawdopodobnie na razie jeszcze go trenuje, ogrywa, więc tutaj na razie się nic. No, gratuluję Accidentalowi wygrania, bo nieważne jakim sposobem, ale wygrał. Ale też chciałbym zobaczyć tą walkę standardowym wcześniejszym deckiem Volu. Może by był troszeczkę inny obrót sprawy. No ale mniejsza z tym, Accidental ładnie wygrał to. Nieważne jakim deckiem gramy,
Ważne, liczy się wygrana. Tutaj Bank. Podejrzewam, że tu będzie ładna walka. Bank, o ile się nie mylę, będzie grał na Royal Giant'a. Accidental ma Inferno Tower, więc ma się czym bronić. No i zobaczymy, co nam obydwoje pokażą. No i standardowo, tak jak w pierwszej walce, Miner, Mini Pekka, Spryty. Tutaj troszeczkę nie doszło, to miniony troszeczkę szybko to zniszczyły. Małe tam zadane obrażenia przez Minera na wieżę. No ale Bank sobie poradził z atakiem akcentralnym. No i tu już mamy Royal Giant, tak jak mówiłem. Już kilku graczy pamiętam stopowych, jak grają. No i tutaj teraz za prawą stronę idzie podobny atak Miner, Gobliny, ale tutaj Bank z prawej, z lewej strony, Barbarzyńcy, trucizna w obronie, Mini Pekka. Tutaj troszeczkę już ten Royal Giant obija, ale został przez Ice Pyta i Mini Pekka zostanie ładnie wykończony, chociaż wieża już troszeczkę została obita. No ale teraz miniony wykończą tutaj Mini Pekka, tutaj poszły fajne sprawy, wymiana ciosów bardzo ładna. Obydwaj gracze na razie próbują się przebijać, na razie z większym skutkiem Bank. No i mamy kolejny atak, prawdopodobnie tak, Royal Giant. Gobliny tu już zostały zachowane, Inferno w obronie. Zobaczcie, jak to Inferno w sekundy rozwala tego Royal Gianta. No po prostu to jest zmora Royal Giantowców, Inferno Tower. Zobaczcie, standardowy atak Miner. Nie ma Mini Pekki, to nie jest standardowe. Ale już wieża. Troszeczkę tutaj jest Wizard spowolnił, ale wieża mniej więcej na podobnych poziomach. Te lewe. Miniony. Fire Spryty rozbiją to wszystko. No i będzie Royal Giant. Jest Royal Giant, Mini Pekka w obronie już leci. Tu się Inferno zaraz pojawi i to Inferno i Mini Pekka bardzo ładnie i szybko sprzątną tego Royal Gianta. I mamy Minera i jest atak, ale jest z drugiej strony Inferno. Jest z drugiej strony, jeszcze zap poleciał. Inferno padło, a Mini Pekka dojdzie? Nie, nie doszło. Gobliny tutaj wykończyły tą Mini Pekkę, więc nic nie poszło. Inferno tutaj troszeczkę oberwie. Ale nie było Mini Pekka, Gobliny i Royal Giant. No jest bardzo ładna wymiana ciosów. Obydwoje próbują się przebić i obydwu na razie to wychodzi z marnym skutkiem. Na razie mało obrażeń, ale tutaj widzę Miner już odbił 1200. Tu już Inferno w obronie. Inferno sobie ładnie radzi, zobaczcie. Gobliny nawet nie pomogą, tutaj wszystko już. Tutaj jest drugi Royal Giant. To już jest drugi Royal Giant i będzie też mocno bijany, jeszcze Inferno się zaraz pojawi. Ale Bank zdążył przed tym Inferno i Royal Giant obrał cel i do 1200 HP. Więc obydwie wieże w podobne obrażenia mają. Tutaj barbarzyńcy próbują zostać z prawej strony, Bank próbuje coś. Może próbował z prawej strony zagrać. Zobaczcie, tu znowu Inferno z lewej strony, Royal Giant. Tu naprawdę bardzo dużo się dzieje, to jest taka wymiana naprawdę bardzo ładna ciosów. Jest dogrywka, nawet tego nie zauważyliśmy, po prostu skupiam się na walce. Tu już 946 HP, zaraz znowu będzie odbite, ale już Inferno jest postawione, ale jej Spryt i Mini Pekka to Inferno niszczą, tu barbarzyńcy. Naprawdę walka nie daje oderwać od siebie wzroku. Tutaj Inferno w obronie, barbarzyńcy. Fire Spryty to wszystko rozbiją zaraz. Drugie Inferno, ale znowu Bank zdążył przed podstawieniem tego Inferno, ale tutaj Accidental się zapował i Royal Giant zmienił cel. I ładnie. Naprawdę bardzo ładna wymiana. I tutaj znowu barbarzyńcy, trucizna. Miner z drugiej strony tym razem poszedł, zaskoczył Banka. I 360, 340 HP, 318. Tutaj znowu Royal Giant, barbarzyńcy, miniony, wszystko już zostało prawie rozbite. Ten Royal Giant, kolejne Inferno, no po prostu Bank się nie może przebić przez to. 545 HP, ale tu już Miner chyba dokończy sprawy. Dokończy. 18 trucizna i to po walce.
Była naprawdę bardzo emocjonująca walka. Naprawdę to była bardzo piękna powtórka polskich czołowych graczy. Accidental kontra Bang. No obydwaj po prostu próbowali cios za cios, ale no Bang musiał ulec. Niestety Accidental wygrał. Bardzo ładne powtórki. Dziękuję za takie powtórki. Na takie powtórki czekam i będę takie powtórki chętnie pokazywał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku waszych powtórek. Do zobaczenia, Paweł.